Po przybyłym na miejsce tłumie łatwo można było stwierdzić, że na otwarcie basenu odkrytego Świebodziczanie czekali z niecierpliwością. 17 lipca obiekt został oficjalnie otwarty po trwającym niemal rok remoncie. Kosztowało sporo prac, bo tak naprawdę element i najdroższy, i najważniejszy dla całego tego obiektu to się znajduje w tym budyneczku, w jednym tam małym miejscu. I to miejsce zastępuje potężny obiekt, który tutaj był większy niż to boisko w tej chwili. Wybudowano zaplecze socjalno-gastronomiczne wraz z infrastrukturą techniczną dla zespołu basenów, a także wykonano montaż i przyłączenie nowej instalacji systemu uzdatniania wody. Dzięki tej modernizacji woda w basenach jest czysta. Powstały również dwa boiska do gry w piłkę plażową. Cieszy właśnie fakt, że z całymi rodzinami, i dzieciaki mają swoje atrakcje, rodzice mogą skorzystać z wielu tu boisk, prawda, jest młodzież, która i ze skateparku korzysta, z Orlika, ale też przy okazji mają już to miejsce tutaj gdzieś wydzielone ze swoim kocem i mogą odpocząć, mogą poopalać się. No i oczywiście naprawdę z czystej wody skorzystać. Wartość pierwszego etapu modernizacji to ponad 3 miliony złotych.